Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Internauci krytykują docelowy pomysł zamknięcia ulicy Kościuszki dla ruchu samochodowego. To jedno z rozwiązań zawartych w planie rewitalizacji miasta. Wszystkie komisje Rady Miejskiej pozytywnie wypowiedziały się w sprawie tej uchwały, ale nie wszyscy radni przyklasnęli pomysłowi, który budzi sporo kontrowersji wśród mieszkańców miasta. Z 22 uprawnionych do głosowania, 16 radnych podniosło rękę za planem. Trzej kolejni, Bezdziecki, Czerwiecki i Juszkiewicz, wstrzymali się od głosu. Ostatni dwaj spośród głosujących, Jarosław Schabiński i Jacek Roszkowski, byli przeciwni zatwierdzeniu planu. Jakie argumenty padały? Szanowni Państwo, bez względu na to, co zrobi się na ulicy Kościuszki, to będzie ładniej niż jest, bo po prostu jest bardzo ten obszar zaniedbany i smutne jest tylko to, że trzeba było specjalistów z Polski, żeby to zauważyć, że tam nie ma ruchu. I tak troszeczkę może mała dygresja, że ja od 5 lat zwracam uwagę na to, jak mamy piękną starówkę i jak bardzo jest tutaj ten obszar zostawiony i zaniedbany. Także każde środki, jakie tutaj wpłyną, na pewno pomogą, żeby miasto wyglądało piękniej. Druga sprawa, tu pojawiają się protesty takie, że dojechać młodzież nie będzie mogła pod szkołę. Nawet jeśli młodzież przejdzie się troszeczkę, to nic nie zaszkodzi. Tu po prostu ja nie wiem, co się stało, że my wszyscy teraz tak boimy się, żeby nasze dzieci chodziły i gdziekolwiek, to jest nawet ze względu na zdrowie wskazane. I to nie jest Warszawa, nie jest Łódź, a tam są wszędzie zamknięte. Zajedźcie Państwo do Sopotu, jak pięknie jest wyłączony ten okres, ten obszar starej części miasta i ładnie się przechodzi. Ja myślę, że nawet w perspektywie takiej długoplanowej nie zaszkodzi nam wszystkim, jak będziemy kawałek musieli się przejść. Nie wiem, dlaczego wzbudziło tyle śmiechu, bo kiedy rozmawialiśmy godzinę wcześniej o raku, to nie było tyle śmiechu na tej sali. I kiedy padło hasło profilaktyka, 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 to nikt się nie śmiał. A kiedy koleżanka mówi o tym, żebyśmy wyrabiali nawyki 200-300 metrów spaceru dziennie, to jest śmiech na tej sali. Jeśli to radość, to ja też się cieszę. Naszym zadaniem jest takie zaprojektowanie miasta, tutaj po to jesteśmy, żeby każdy, kto chce chodzić 300 metrów dziennie, mógł bezpiecznie chodzić naszymi chodnikami. Kto chce, tak. Na dzisiaj ruch rowerowy ulicą Kościuszki jest niebezpieczny i dla pieszych, i dla rowerzystów. I tak jest od lat, nie wiem ilu, 10 chyba. Mimo wielu interpelacji i moich, i innych radnych, nie udało się tego ruszyć i tutaj to nie kieruję tego jako winę pana prezydenta. Wiem, że sprawa jest bardzo skomplikowana, wymaga współpracy wielu służb, instytucji i funduszy, dużych funduszy, po które właśnie sięgamy dzięki temu planowi. Więc ja sobie wymarzyłem taką Kościuszki, po której mogę bezpiecznie przejść się pieszo, przejechać rowerem i nikomu nie będzie to przeszkadzało. Taką, po którym na którą wyjdzie też osoba niepełnosprawna ruchowo, wyjedzie wózkiem i będzie mogła jechać tą samą ścieżką, co ja rowerem. Sieć internetowa przeżywała oblężenie od tych negatywnych komentarzy, ale myślę, że gdyby się pojawiła taka wizualizacja zamkniętej ulicy Kościuszki, no to wtedy tych osób byłoby mniej. Swoje wątpliwości, w dużej mierze zgodne z opinią bardzo wielu mieszkańców miasta, wyartykułował podczas dyskusji radny Jarosław Schabiński. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden element. Wielokrotnie z tego miejsca tutaj padały takie deklaracje, co ludzie mają robić. My im suflujemy albo mówimy, co oni mają robić, albo tworzymy im takie warunki, żeby nie mogli robić tego, co robią dotychczas, bo naszym zdaniem to jest dla ich dobra. A dlaczego nie zostawić im decyzji? I to jest rzecz najważniejsza i podstawowa, bo każdy ma prawo decydować, jak chce się przemieszczać i w jaki sposób korzystać z transportu. To jest jego wyłączna decyzja, a naszym zadaniem jest nie ograniczać mu takich możliwości, tworząc pewne ramy, które wyeliminują pewne sposoby poruszania się. Bo jeżeli ktoś chce,
to może pojechać samochodem ulicą Kościuszki, a potem sobie podjechać i się przebiec po Parku Wigierskim Narodowym i wrócić do samochodu. To jest jego wyłącznie decyzja i jego sprawa. I w tym wypadku motywowani takim niby dobrem tych ludzi, chcemy za nich decydować. I moim zdaniem, ja przynajmniej zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec tego. A najprostszym sposobem, jeżeli chcemy, żeby więcej ludzi spacerowało albo jeździło w okolicach ulicy Kościuszki, to jest po prostu zerwać kostkę w parku i myślę, że wtedy spacerowanie albo jeżdżeniem rowerem będzie zdecydowanie wygodniejsze. I mówię to jako osoba, która korzysta z roweru i to nierzadko, więc nie jako osoba, która wyłącznie jeździ samochodem, chociaż to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest znów mój wyłączny wybór i każdy ma prawo do takiego wyboru. Dziękuję bardzo.